rajster. Nie ma to. Kurwa, sobie Jasta. Muzykę wyłączę. Chwilę. A w którą stronę lecisz? Na pędchówek zaraz. Kurde, ja wiem gdzie to jest. No, a, to tam co sąsiad. No. My z sąsiadem na ścigi tak wyjść sobie polatać. Patryk dzisiaj też będzie. Ale on, nie wiem, ale tu na wsi czy? Na wsi. Tu nawet nie wiedziałem. No bo mi pisał, że dzisiaj będzie i polatamy. I co, dobrze sprzęt chodzi? Czy coś chodzi. Jest niepokojącego? Nie, chodzi. Oleju nie przybywa? Nie. A nie ubywa? Nie. Kurę, to luks, to remont się udał. No, już teraz to trochę brudno. No majster, powiem ci, że kogo jak kogo, ale ciebie to się nie spodziewałem na tej wsi spotkać. Jedyny rajder, który został. Jeszcze jeden zaraz dojedzie kładem. Tamtym, co był niby nowy kupiony i olej z niego kapał? Czy to inny? Kiedyś co z Miotkiem jeździliśmy, co takim kładziszem jechał z 50 na godzinę. No. Ten kład trochę dyma puszczał. No i on puszcza teraz nadal. Wiesz dlaczego? Bo tu jak masz zębatkę, to tu jest dziura w tym karterze czy jakoś. A co, łańcuch mu spadł? Tak, o. No. Ta. Kurwa. Tak mu wdarło, że. Teraz. O, ale łańcuch mu tak wytarł, czy łańcuch mu spadł? O ja, ciekawe czemu tak się stało. Nie wiem. No ja do sąsiada jadę. Ścigasz się? Nie, kurde. Chodź przejedź przez wieś. Jeszcze raz? Chodź przejedź przez wieś. Ale w tamtą stronę jadę, a tu się droga kończy. Chodź chwilę. No dobra. A co tu, żeby gazować czy co? No. Ta. Mnie te rolniki później przyświęcą. Nie. Krowy, ten, kury ci jajek nie będą niosły, majster. Bo jak kury tam daleko. To sąsiadowi nie będą niosły. O. Sąsiad leci. No. Chyba uciekam, kurde, bo on jeździ szybko. No, sąsiad to może nie zahamować na tym skrzyżowaniu. On aż za szybko. Ciekawe, czy to on jedzie. O, on na pewno. Gdybyś miał krosa, to fajnie. Majster, jak kupię krosa, to cię odwiedzę. Z tobą filmy dużo wyświetleń mają. 7,3 godziny już mam. No to kurde, zaraz. O, leci tam. Sąsiad. Kurwa, sąsiad. Co tak ten twój... Tak gadaje, że już musiałem wyjechać. Chyba w deszcz jechałeś. Albo pod tynkiem postawiłeś motor. No, trochę się zakurzył. Co tam kombi? No nic, myślę, że jedzie, no to wyjadę. Majster mówi, że na tej wsi to nawet nie ma z kim krosem pojeździć. No. Kurde. Koło muszę zrobić. Łożysko mi siadło. A wziąłeś tego uszczelniacza? Mam. A, no to luks. Chodźcie, przejedziemy przez wiosi. Majster mówi, żeby dymu narobić i kury jajek nie będą niosły na wsi później. Dobra, moje będą. Dobra, to gdzie chcesz jechać? No to tu przez wiosi. I później w pola. Położyć. Co, gazu trochę?
Ja to zaraz będę miał oponę do wymiany już to. Ja tu na koło stawiam, a motor na sprzedaż miał. Co majster? Zaraz Matula wybiegnie z patykiem, to będzie. No co ty? Nie, no nie będę taki. Majster, ja to lecę. Spokojna wieś tutaj jest przecież. No pomyślę, że nienormalny jestem. Będę gazował przed domami. To sąsiad? A, interkoma, to ja muszę sobie Bluetooth wyłączyć, bo ja mam z telefonem połączone. Majster mi każe gazować, kurwa. Później tu się nie wiedzie. Dwa tygodnie, ale twój nie jest taki głośny. No ale wiesz, jak ja zawsze wyjechałem, to zawsze była policja. Policja przyjeżdżał? Jak miałem krosa kiedyś, to też przyjeżdżali, teraz już nie przyjeżdżają. Dobra, daję na pewnik. Dobra. Ja to zatankowałem, bo mi się rezerwa zapaliła, jak już jechałem do ciebie, mówię, dobra, zatankuję, bo do tego nura to nie dojedziemy. A gdzie wrócicie? No. Na myjnie do załki i teraz. I sąsiad będzie robił zdjęcie, żeby mu za GSX-era 30 tysięcy dali. Nie da, to... na pewno, 30. No, tu świetno, mam jadę. Siemano. Co tak słabo barczo? No ja to mówię, kurde, te ludzie pomyślą, że nienormalni tu gazują przed tymi domami. Tam z dwa razy to można dać trochę. Jeśli jego to mają dosyć. No mówi, że od niego odpoczęli dwa tygodnie. Ale jego to nie jest głośny taki ten motor. Jest kurwa częściej co widzieli. Jeździ od rana do wieczora. Nie pojedzie gdzieś dalej, tylko w tej webce. Teraz to mało spala, piątka na 3 dni starcza, na 2 dni. Kurde, i to jest motor. Na dzień nie starczała. A dwusuwa by kupił to 20 na dzień by nie starczyło. I jeszcze olej z piły trzeba byłoby. Ten jest ten pęk? No ten, a co ci się jakieś... No mi pyka tylko. Za szybko uczyłem. A też masz takie piknięcie jak przeklikasz? No tak, tu. No to ja to mam. O, teraz to już samo pyka. Jak tam po weselu? Spoko, człowiek potańczył, napił się. Tylko ja to zmęczony pojechałem, bo to kurde, wróciłem z tej trasy, człowiek się nie wyspał, od razu umyć się garnitur i... Ojej, to dopiero dzisiaj to normalnie się czuję. No. Tak się wybawimy. Najlepsze wesele chyba na jakim było. A gapcia całe kurwa golenie w plastrach, skóry nie ma na nogach. No, tak sąsiad tańcował. Podeptał nogi. Kurwa, sąsiad, tobie to aż łańcuch zardzewiał. I ty, panie, chcesz za to 6 tysięcy, jak to łańcuch zardzewiał? Przeleci się. Teraz pierdoli. U mnie to zawsze aż cieknie olej. Wszyscy tak. A ty majster nasmarowany masz? Czy też sól z piaskiem? Nie, teraz smarowałem. Wczoraj. Teraz to nawet nie powoli jeździ. No bo teraz to musi. Zaraz, zaraz drugi remont będzie. 1 i 3. O. A zmieniałeś już ten olej, czy jeszcze nie? Nie, przejdzie około 10. 10 motogo. A ile już baków wyjeździłeś na nim? Na nim? Było ze 2. Ze 3. 3. No to takie już prawie będzie. To na kilometry to pewnie ze 300 to zrobiłeś. Może i tak. Nie zrobiłem. 290? No. O jejku. Dobra, jechać na pole.
Kurde, muszę ja tego crossa sobie kupić. O, połączyło się. A, w końcu. Kurde, trzeba było poczekać. Co to za interkom? Tak jak te karty w tachografie, co się wkłada. Jedna się zaloguje, moja się w 5 sekund loguje, a ziomka karta to czasem minutę trzeba czekać i się nie chce. Dobra, lecimy. No to lecimy. Siema majster, jak crossa kupię, to wpadam film z tobą nagrywać. Dawaj pal. Nie.